Książka Przesunąć horyzont jest pierwszą napisaną przeze mnie książką w życiu. I chociaż w sumie wydałam ich 10, to ta jest najważniejsza. Dlaczego? Pewnie musicie ją przeczytać, żeby się o tym dowiedzieć, do czego bardzo zachęcam. I zachęcam również do obejrzenia relacji ze spotkania w Empiku. Mam nadzieję, że wy też przesuniecie swój horyzont. Podejmowałam tę decyzję, pomyślałam, że zróbmy wznowienie książki Przesunąć horyzont, ponieważ jest ku temu kilka okazji. Na przykład to, że za chwilę mija 10 lat, od kiedy zdobyłam Górę Gór i pomyślałam, że to takie miłe też podsumowanie będzie. Pomyślałam również, że czytelnicy sami deklarują, że nie mogą kupić tej książki, że to już jest w tej chwili biały kruk i bardzo jest trudno dostępna. I okej, no to zróbmy wznowienie. Po czym przeczytałam ją i stwierdziłam, że to nie będzie wznowienie. Że ja muszę dużą część tej książki napisać na nowo. Organizuję wiele wypraw i odbywam wiele podróży, ale zaliczyłabym je do dwóch zasadniczych grup. Otóż część z tych wypraw to są wyjazdy typowo do ludzi, do ich historii. I to jest na przykład cykl dokumentalny Kobieta na krańcu świata, kiedy rzeczywiście chcę poznać czyjąś historię, opowiedzieć ją i przywieźć ją naszym widzom i czytelnikom. Ale organizuję też wyprawy, które są teoretycznie bardziej dla mnie, które można by powiedzieć wynikają tylko z tego, że postanowiłam przejechać rajd Dakar, no to tego właśnie dokonałam, czy postanowiłam zdobyć najwyższe szczyty na 7 kontynentach. Służą głównie temu, żebym ja się przekonała, gdzie są granice moich możliwości. Podziwiam ją i to, że tak podróżuje i że realizuje swoje pasje. Sama teraz trochę zaczynam, już miałam Rumunię w tym roku, teraz mam cel Brazylię i stwierdziłam, że jak jest okazja, to zostanę i bardzo się cieszę, że zostałam, posłuchałam tego i że mam właśnie autograf. Jest bardzo fajnie. Ona jest niesamowicie dla mnie inspirującą osobą z powodu tego, co robi. Myślę, że tak naprawdę jest niewiele takich osób w ogóle w przestrzeni publicznej polskiej, takich silnych i mocnych kobiet. I to, co robi, jest super inspirujące. Przestałam już planować tak jak kiedyś, na 5 lat, 10 lat, tu dokładnie, wtedy będę tam, dlatego że życie mi zweryfikowało wielokrotnie te plany i na planie programu Kobieta na krańcu świata okazuje się, że nagle muszę zmienić wszystko. Życie, doświadczenia, a górskie w szczególności, nauczyły mnie ogromnej pokory, cierpliwości, która nie jest moją cechą wrodzoną. I nauczyły mnie tego, żeby z ufnością patrzeć na to, co przyniesie kolejny dzień, bo na pewno będzie dobry.